Cieszę się, że jesteśmy pierwsi w kraju. 14 milionów złotych z budżetu WORD-u katowickiego udało się te pieniądze nazbierać, zgromadzić, przekierować. Tu dziękuję dyrekcji WORD-u, panu dyrektorowi Przybylskiemu Ciusowi za zaangażowanie w ten projekt. On długo trwał, ale z drugiej strony edukacja, profilaktyka, ćwiczenie zachowań, najnowocześniejszy sprzęt. Mamy mnóstwo kierowców, jest metropolia, są autobusy, straż pożarna, ochotnicze straże pożarne, pogotowie ratunkowe, straż miejska, policja. No, tych służb mundurowych jest bardzo dużo i trzeba się edukować, szkolić, a nic tak dobrze nie działa jak właśnie taka edukacja na najnowocześniejszym sprzęcie, sale wykładowe. Udało się to stworzyć, a więc wykonujemy te zadania, które przypadają na Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli zadanie ustawowe. Ustawa niestety nie daje nam żadnych pieniędzy na poprawę właśnie tych działań prowadzonych na drodze. Znaleźliśmy je sami, przekierowaliśmy i cieszę się, że dzisiaj ten ośrodek rusza. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to coś, czego jeszcze na mapie naszego kraju nie było. Z pewnością inne regiony w przyszłości pójdą podobnym torem. Trzeba edukować, no nadal jednak wypadki na drogach to jest jeden z elementów w Europie dla Polski niechlubny, a więc każda profilaktyka, każda edukacja, każde doświadczenia tym symulatorze z pewnością poprawi orientację na drodze i zminimalizuje w przyszłości ryzyko negatywnych zdarzeń drogowych. Jest symulator, który jest rzeczywiście taką naszą perełką, bo jest wyprodukowany w Warszawie właśnie w kooperacji z Boeingiem przez polskie zakłady lotnictwa. I ten symulator jest jakby ukierunkowany na współpracę ze służbami mundurowymi. Chodzi o prowadzenie tak zwanych pojazdów specjalnych. Pan marszałek wspomniał o łącznej kwocie 14 milionów złotych. Tutaj prace budowlane i adaptacyjne wewnątrz nieruchomości i na zewnątrz kosztowały w granicach 11,5 miliona, 12 milionów. Także cały sprzęt w salach dydaktycznych, symulatory, no można oceniać w granicach ponad 2 miliony złotych. Wydaje mi się, że przy tych cenach, jakie obecnie panują na rynku, no tutaj w bardzo taki gospodarski sposób zarządzaliśmy publicznymi środkami, żeby to centrum powołać do życia.